że z prawym kręgiem. Nie okay. zniżaj jeszcze. Baba Tango, Baba Bravo, zezwalam podchodzić na 1-1, zezwalam low pass 1-1, wiatr 110 stopni, 12 węzłów. I podchodzimy na 1-1, mamy zgodę na low pass 1-1, taka Baba Bravo, dziękujemy. Zwróć uwagę na kuleczkę, żeby była w środku i bardziej. 1-1, okay. to kręćmy, słuchaj, na 290 w takim razie. Dobra. Żeby też, wiesz, nie być za, żeby nie przestrzelić za bardzo zakrętu. Ja bym jeszcze nie zniżał. Trochę. Dobra. Mamy czas, słuchaj. Dobra. Poleć sobie troszeczkę. Widzisz próg pasa? Teraz widzę, tak, widzę. No to jeszcze troszeczkę po prostu i słuchaj. Daj sobie jakieś obrociki, żeby leciał. Tak, zwolniliśmy. Jak chcesz jakieś zdjęcia robić czy coś, to śmiało. Prawej nóżki troszeczkę mu brakuje. Zobacz, troszeczkę tej prawej nóżki. Dobra, no to co? To kręcimy base. Dobra. I kiedy uznasz za stosowne jakieś zniżanie delikatne. Dobra. Ja bym trochę zwolnił, ale to mam takie odruchy, wiesz, z innych. Wiesz co, prędkość masz dobrą, zobacz. Ja myślę, że można ewentualnie troszeczkę zaczynać zniżanie. Czyli pochylić go. Dobra. Carb hit. Włączony. Bez klap będzie wylądowanie. Zwróć uwagę, że teraz nie masz włączonego. Wyciągnąłeś Aha. troszeczkę tylko. Okej. Okay. Trzeba całkiem wyciągnąć, tak. bo to nie jest... To wejdźmy sobie, słuchaj, na dwie białe, dwie czerwone, bo teraz jesteśmy za wysoko, nie? Dobra. Zniżmy się tak, żeby jak samolot, wiesz, liniowy. Dobra. O, ja ci zdjąłem troszeczkę. Okej. Okay. Zaraz ładnie tam zejdziemy, zobacz, jedna czerwona. Jesteśmy. I trzymaj, jakbyś miał dwie białe, dwie czerwone, to będzie przepięknie. O, bardzo ładnie. I to opadanie 400-500. I zgłaszamy prostą low pass. Okręcie wieża, Sierra Papa Tango Papa Bravo, prosta low pass 1-1. Wiatr 100 stopni, 12 węzłów. I wykonujemy Tango Papa Bravo. Jak chcesz jakieś zdjęcia porobić czy coś, to możemy drugiego zrobić. To jak, co ty sobie życzysz? Nie, wiesz co, sobie jest kamerka, także wiesz, ja tutaj... Chociaż weź, a weź ten, ja już sobie poradził. Możesz trzymać, a ja sobie zrobię zdjęcia. A to kiedyś właśnie byłem na wieży. Tam trochę sobie oglądałem różne rzeczy.